Siemaneczko, witam jak zwykle, który powiedzieć warto. Dzisiaj jest poniedziałek, filmik wstawiam we wtorek, bo już jest późna godzina. Dopiero skończyłem trening. I dzisiaj zaczynałem akurat tydzień od robienia nóg. Bo robię tak, że ten dzień, który zaczynam dzisiaj, na przykład zaczynam od nóg, to w piątek już będę robił nogi. Na przykład jutro sobie zrobię, dzisiaj robiłem nogi, jutro sobie zrobię klatę. Pojutrze sobie zrobię plecy, potem zrobię biceps, triceps i potem znowu zrobię nogi. Robię tak, że... bo skróciłem te swoje treningi na 5 razy w tygodniu, tak żeby się mieścić zawsze w te 2,5-3 godziny z treningiem. No bo lubię te ćwiczenia, które lubię, muszę je robić i tyle, bo one sprawiają mi przyjemność i radość. I się karabasz, raduje tym. No i tak, pierwsze ćwiczenie, jakie wykonuję, jak robię nogi, to jest przysiad. Tutaj oczywiście, no nie wiem, już mam 75 kg, ponieważ tak, pierwsza seria to jest 12 powtórzeń, robię 55 kg. Druga seria to jest 10 powtórzeń, robię 75 kg. Trzecia seria to jest 8 powtórzeń, 95 kg. I potem jadę dwie serie po 5 powtórzeń, 110 kg. Dwie serie po 4 powtórzenia, 120 kg. 3 powtórzenia, dwie serie, po wszystkiego robię po dwie serie, 130 kg. I no to już jest 100% mojej wagi, bo aktualnie mam tam 65-66 kg po czyszczeniu organizmu barabarskim. I ostatnią serię, po dwa powtórzenia robię sobie 135 kg. Robię takim ciężarem, że co tydzień lub co dwa tygodnie jestem w stanie sobie tam dołożyć spokojnie po kilogramie, po dwa. No ale jeszcze dałbym radę nawet te 140 kg po te dwa razy, ale stopniowo sobie zwiększam i też stopniowo zaczynam troszkę więcej jeść. Po głodówce oczywiście nie liczę żadnych kalorii ani nic takiego. No i co, no pokażę wam, jak głęboko robię przysiad, bo tu akurat wchodzę dosyć nisko. Wiadomo, chwytam sobie cyk, dość szeroko na nogach, cyk, podchodzę na wydechu i schodzę tu, dotąd, raz, cyk, żeby sobie dotknąć, bo jak tu zejdę, no to mam nawet, schodzę niżej niż kąt prosty trochę. No ale nie powinienem, nie wiem, nie robić takich śladów. No ale co tam. Nie boli mnie jakoś mocno, bo miałem tam w wypadku uszkodzony kręgosłup, wjazadła w kolana też pouszkadzane. No, drugie ćwiczenie, jakie wykonuję, to jest wspięcia na łydki. No chyba każdy wie, jak to wygląda. Dobra, pokażę. Ale łydki tak nie będzie widać. Krzywo się chwyciłem. No. I tylko, wiadomo, pracujemy łydkami i pomału wracam. Cyk i cyk. Cyk i cyk. Dobra. No i tutaj zaczynam 12 powtórzeń 125 kg, 10 powtórzeń 135 kg, 8 powtórzeń 145 kg i 6 powtórzeń 160 kg. No tam przewadę 72-74 kg, to robiłem 200 kg tam po 10 razy, także myślę, że proporcjonalnie z wagą będę sobie dodawał ciężary. Dobra, zapauzuję wam, bo muszę kamerę przestawić i bo muszę inne ćwiczenie pogadać. Karbasz, barabasz. Dobra, jedziemy dalej z kolejnymi ćwiczeniami. Wykroki, proszę ciebie, w przód i w tył. Tutaj nie robię jakichś dużych ciężarów. Gdzie? Boże, mój kapownik. Tak masz. O, jest. Co mamy tak? Wykroki, rozumiesz? W przód. To robię 12 razy, tam po 27 kg, potem 10 razy 32 kg, 8 razy 42 kg i wykrok w tył. Robię tymi samymi ciężarami. Ogólnie wiadomo, to są takie ciężary,
Najbardziej się skupiam tutaj na przysiadzie, żeby zwiększać obciążenia. No i tutaj też sobie będę ciężary zwiększał. No wiadomo, to są takie ciężary, że co tydzień, co dwa tygodnie mogę coś tam po kilogramie czy po 2 kilo spokojnie dołożyć bez problemu. Także zaprezentuję Grabarski karwasz. Tu sobie biorę sztangę przykładową, tam to jest 27 kg. I tak, jak robię przód, zostaję sobie tutaj, cyk. I jadę najpierw na jedną nogę, cykam sobie, potem cykam na drugą, tam powiedzmy te 12, 10, 8. I tak samo robię w tył. Wstaję sobie tutaj, schodzę do tyłu, cyk. Cyk, rozumiesz? Cyk. Cyk, tego. No i tego. I tego. Rozumiesz, hopok? Robię po 3 serie, 12, 10, 8. Z czasem, jak sobie zwiększam albo ciężary na treningu, albo po prostu dokładam sobie jedną serię więcej, na przykład sobie robię 12, 10, 8, 6. Ale to tam przyszłościowo, jak już opanowuję ten temat treningowy, że robię wszystko dużym ciężarem i lekko mi wszystko idzie, to sobie dodaję jakąś serię. Kolejnym ćwiczeniem jest after legends. Może się tu zmieścimy, żeby pogadać. No jak nie, jak tam. Dobra, wrzucimy przykładową dyszkę. O. I no chyba każdy, kto trenował nogi, wie, co to za ćwiczenie. Cyk. I sobie jedziemy. I też się staram dosyć wolno opuszczać, bo to są takie ćwiczenia na koniec, w końcówce, no ostatnie ćwiczenia. Także są można powiedzieć takie uzupełniające. Ale to na przykład lubię robić ćwiczenie. Dlaczego lubię? Bo zawsze miałem tutaj słabe nogi na to ćwiczenie, dlatego lubię je robić. Co dalej? No aha, tego też robię. 12, 10, 8 i to też. Zaczynam sobie 12 od 20 kg, 10 sobie dokładam na 25 i 8 sobie dokładam na 27. Także, no nie są to jakieś, wiadomo, ciężary. Co tu dalej robimy? A, prostowniki, rozumiesz. Czyli też pokażę na tym, że robię akurat na atlasie, bo mam atlas. Ale pokażę tutaj te ćwiczenie, o co chodzi. Chodzi o to. I to też sobie wykonuję w seriach 12, 10, 8. I tam robię sobie 6 sztabek, 7 sztabek, 8 sztabek. Nie przeliczę wam na kilogramy, jak to wygląda w kilogramach, bo nie wiem nawet jakie jest przyczyny w tym atlasie. Ale jak włożę wszystko, to też tam. Jak robię plecy, no to wszystkie te sztabki podnoszę, a na klatę jak chcę wypychać i nałożę wszystko, to się gnieje, skrzypi. Ogólnie gimela, ten atlas też tam nie jest to. Atlasy to tam nie dla mnie, ja tam wolę wolne ciężary. Ale fakt, że przy kontuzjach różnych albo coś boli, to atlas jest. No jest atlasem! Karwasz, barabasz. I się dobrze na atlasie robi niektóre ćwiczenia. Fajnie wchodzą, cześć. I teraz jeszcze ostatnie ćwiczenie, jakie robię na giry. To biorę sobie tam na przykład takie przykłady. No nie musi być łba, widać, jak ten łeb mam głupi. Ten brzydki ryj. No i co robię? Cyk. Schodzę sobie. I też to robię. Zaraz zobaczę chyba. Nie wiem, czy dwie, czy trzy serie tego robię. Wiadomo, jedna gira, druga gira. Ogólnie jest to dobre ćwiczenie, takie stabilizujące. Ja miałem
w obydwu kolanach, skręcone, naderwane więzadła w wypadku kiedyś. Żeby nie pamiętam w którym, bo trochę tych wypadków było na krosach i samochodami. I nie pamiętam, w którym to było wypadku, ale no nie wiem, czy to będzie widać, jak mi, wiecie, jak mi to jedno kolana mi schodzi do środka. To jest luźne. Te tak mocno nie schodzi, ale te no uciekło. No zobaczcie, ja mam giry w udę, bo nie mam grubej giry, a ważę tam te 65-66 kg. A kończę za tą serię na dwa powtórzenia na 135 i to jeszcze z dużym zapasem siły, także spokojnie te 140 bym mógł zrobić. I zdrowe jadonko, czasami jakiś fast foodzik też wjedzie oczywiście, ale robię czyszczenie organizmu, robię czasami głodóweczkę, no i ogólnie staram się zdrowe i piję moje zioła i to jest bardzo ważne. Ale to jest tylko moje takie prywatne, nikomu go nie namawiam, żeby tak robił. Każdy ma swój lek, swój rozum i niech go używa i niech myśli. No i to było na tyle. Miałem wam wstawić jakiś cały trening. To są wszystkie ćwiczenia, jakie robię na nogi aktualnie. Wykonuję dopiero ten trening drugi tydzień, w sumie zeszły tydzień robiłem ten trening. No i teraz robię. Zaczynam drugi tydzień, no i zobaczymy tak po 2-3 miesiącach, bo to ja przeważnie tak robiłem, że 3 miesiące robiłem sobie siłę, potem 2 miesiące robiłem sobie wytrzymałość, potem znowu na przykład siła, potem znowu wytrzymałość, ja tak sobie zmieniam, a potem na przykład sobie jeszcze, jak się ciepło zrobi, no to idę sobie na łąkę, bardziej też dużo trenuję takie jakieś salta, chodzenie na rękach, chociaż po operacji barku jeszcze tak naprawdę nie trenowałem żadnych salt, chodzeń na rękach za bardzo nie robiłem, ale myślę, że no dam radę. Także pozdrawiam wszystkich, których warto pozdrowić. Fajny trening nóg, idzie giry zajechać naprawdę. No i oczywiście rozciąganie po treningu, każdy jeden barabaszyk powinien robić. Trzymajcie się, pozdrawiam. Wiadomo, rozciąganie, każdy tak na ile jest rozciągnięty i zwiększać. Ja na przykład już sobie tutaj też nogę kładę na górę i sobie naciągam. No i sobie zwiększam stopniowo. Chociaż te biodra też mam pouszkadzane, karbasz. No sypię się trochę, ale no mówię, no byłem młody, miałem głupi łeb, to teraz mam. No, trzymajcie się, pozdrawiam i róbmy nogi, bo w nogach musi być siła, żeby w razie co uciekać. Trzymajcie się.